Z dodatkowych takich rzeczy, których tutaj zdecydowałem się, to musiała być zmienna geometria belki, ponieważ mam nierówne pola, mam górki, dołki, mamy uprawy ziemniaków, gdzie te pola nie są po prostu równe. No, belka 36 metrów bez zmiennej geometrii, bez niezależnej lewej, prawej strony. No nie dałbym rady po prostu tego opryskać. Na 18 metrach było źle i ciężko, a co dopiero na 36 metrach. Doszłoby do sytuacji takiej, że jedna strona belki byłaby może pół metra nad ziemią, a druga strona byłaby 3 metry nad ziemią. Jeżeli mam jakąś górkę, jakiś przechył, jakiś skos. Dlatego musiała być zmienna geometria. Z wszystkich dostępnych firm też, które się orientowałem i sprawdzałem wcześniej, naprawdę zmienna geometria w Krukowiaku działa bardzo, bardzo dobrze. Proszę zwrócić uwagę, że Krukowiak korzysta z innej firmy, która dostarcza hydraulikę i dostarcza sensory do poziomowania belki. Jest to firma Norac, jest to firma kanadyjska. Jest to jedna z lepszych firm na świecie, która specjalizuje się tylko i wyłącznie w poziomowaniu belek i zmiennej geometrii. Więc jest to bardzo system sprawdzony, stosowany w najlepszych opryskiwaczach dostępnych na świecie. Pierwotnie chciałbym też zwrócić uwagę, że opryskiwacz był wyposażony tylko w trzy sensory. Po dwa na skrajach belki i po jednym tutaj z boku, za opryskiwaczem. Wszystko było dobrze, ten system się sprawdzał, ale w momencie, gdy wjechałem w uprawy ziemniaków, gdy miałem redlinę ziemniaka, sensory wykrywały uskok terenu i po prostu belka była za bardzo nerwowa. Hydraulika nie domagała, jakby można to powiedzieć. Nie mogłem jej wykalibrować do końca tak, żeby szła, płynęła równo. Zdarzało się momenty, kiedy belka potrafiła gdzieś tam lekko zahaczyć nawet o ziemię. Więc w porozumieniu z firmą Krukowiak dołożyliśmy po jeszcze jednym sensorze i w porozumieniu z firmą Norac akurat został dołożony jeszcze jeden sensor, po jeszcze jednym sensorze na stronę, czyli łącznie mamy 5 sensorów. Dzięki temu belka ma uśredniony sygnał odbicia i dzięki temu też ta belka po prostu bardzo równomiernie płynie po polu. Jeżeli chodzi o samo poziomowanie belki, mamy trzy tryby. Mamy tryb od ziemi, odbicia. Mamy tryb od uprawy, od rośliny i mamy tryb hybrydowy. Najczęściej pryskam na trybie hybrydowym i na trybie od samej ziemi, ponieważ tryb hybrydowy jest najbardziej uniwersalnym ze wszystkich. On jakby widzi uprawę i widzi też ziemię i stara się tak robić, aby ta belka płynęła na zadanej wysokości. Na komputerze ustawiam sobie wysokość i tutaj tym sensorem, tu pod spodem jest sensor, sygnał odbija się od ziemi i wraca z powrotem. Na tej podstawie on mierzy wysokość belki. Po założeniu tych dwóch dodatkowych czynników, no, można powiedzieć, że no, jest to w tej chwili dla mnie no, Mercedes. Naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony. Z takich najważniejszych jeszcze dodatkowych rzeczy, które tutaj mamy przy tym opryskiwaczu, to jest skrętna oś, którą chciałem, aby opryskiwacz był wyposażony. Z uwagi na to, że mam nierównomierne pola, mam uprawy ziemniaków, gdzie muszę wjechać w redlinę, zależało mi na tym, aby ten opryskiwacz trochę zachodził, aby tylnia oś przy takiej długiej odległości dyszla cionika od tylnej osi, bezskrętnej tylnej osi, powodowałoby to, że tylnia oś bardzo mocno by nam uciekała w bok, albo w lewo, albo w prawą stronę. Wówczas niszczyłbym niepotrzebnie uprawę ziemniaka i dodatkowo niszczyłbym też na przykład, jeżeli wjeżdżamy w zboże czy w rzepak, te koła by za dużo po prostu gniotły z boku. Dodatkowo jest to szerokie opona, więc podwójnie by to gniotło dużo. Dlatego został opryskiwacz wyposażony w skrętną oś. Ten zestaw osłon był zrobiony dla mnie, ponieważ taki akurat sobie wymyśliłem, wymarzyłem. Chciałem, aby wszystko było osłonięte, aby nie było sytuacji, że na przykład desykacja rzepaku na polu, kiedy ten rzepak się osypuje, aby nic nie haczyło o uprawę. Dodatkowo też osłania nam przed błotem, przed przednie koło, tylnie koła cionika, jak rzucają błoto, to nie leci nam nic na tą armaturę. Jest to po prostu estetycznie schowane i nie jest to na wierzchu. Dzięki temu, że jest to jakby otwierane pod jedną dużą osłoną, dostęp do całości jest, można powiedzieć, z boku tutaj. I mamy tutaj tak, mamy tutaj rozwadniacz boczny,
w którym możemy przygotować ciecz, możemy samemu zassać ciecz ze zbiornika jakąś, bo mamy do tego lance, mamy lance. Dodatkowo opryskiwacz ten został wyposażony z takich nowości zawór stopu. To się jakoś nazywa fachowo, ale ja to nazywam potocznie zawór stopu. Jest tu przyłącze hydrantowe. Programuję sobie w komputerze, ile litrów wody ma wlecieć do opryskiwacza i po prostu ten zawór mi odcina. Jeżeli to jest prawie tu 7000 litrów, chwilę trwa napełnienie tego opryskiwacza, więc aby w tym czasie na przykład nie stać i nie pilnować i nie bać się, że zbiornik mi się przeleje, że ciecz, ta robocza ciecz już, która jest, no nie powinna się wylać nam, żeby się nie wylała, programuję sobie odpowiednią ilość i w odpowiednim momencie zawór mi odłącza. Dodatkowo opryskiwacz został wyposażony w czujnik poziomu cieczy, ale jest to czujnik na zasadzie pływaka ruchomego, który bardzo dokładnie pokazuje z dokładnością do 1 litra, jeżeli chodzi o zużycie cieczy wewnątrz i nie jest to liczone z przepływomierza, jest to autentycznie czujnik poziomu cieczy z poziomu. Jest to skalibrowane i jeżeli nawet po prostu gdzieś stoi krzywo, czy jest to na tyle uśrednione, że naprawdę nie ma tego jakby przekłamania. Opryskiwacz został wyposażony też w rurkę z poziomem, wskaźnikiem poziomu cieczy, ale autentycznie z niej w ogóle nie korzystam, ponieważ mam tutaj w tym zaworze stop mam licznik, który pokazuje litry, ile wpadło do opryskiwacza wody oraz widzę na komputerze w kabinie, ile faktycznie jest wody w opryskiwaczu. Z takich jeszcze rzeczy dodatkowych mamy tutaj drugie przyłącze hydrantowe. Drugie przyłącze hydrantowe służy do napełnienia cieczy w bocznym zbiorniku czystej wody. Co do takich jeszcze rzeczy, których można nie zobaczycie w, można powiedzieć, standardzie tego opryskiwacza, to jest pompa wirowa. Pompa wirowa służy tylko do mycia zbiornika. Ona zasysa ciecz z pompy, z zbiornika czystej wody, ma wiele płuczek wewnętrznych i dzięki tymi płuczkami te ciecze się nie mieszają. Nie ma ryzyka, że popłuczyny z tutaj z tego wnętrza gdzieś tam się przedostaną do tamtego zbiornika. Jest to zasysane całkowicie oddzielnym układem, jest to napędzane hydrauliką ciągnika i po prostu niezależny układ, niezależnie myje płucze i później tylko wystarczy wypryskać te popłuczyny na boku, na polu, więc jest to dość dobrze zrobione. Mamy tutaj przyłącze, z którego korzystam do zaciągania z RSM-u, ponieważ opryskiwacz ten też dzięki temu opryskiwaczowi, temu dużemu zbiornikowi korzystam z nawożenia RSM-em. Jak widzicie, opryskiwacz jest po rocznej eksploatacji, nigdzie nic nie było malowane, belka jest aluminiowa, no nie widać śladów korozji, jest naprawdę, jest to dobrze zrobione. Wypryskałem ponad 100 tysięcy litrów RSM-u w ciągu roku, więc no, narażenie na korozję jest bardzo duże i jest to wszystko tutaj jakoś dobrze działa. Mamy tutaj tak, z takich ciekawostek jeszcze, hydrauliczną stopę podporową, tego też nie było w standardzie. Chciałem, aby firma Krukowiak mi tą stopę zamontowała, ponieważ dość często trzeba zagregatować, odczepić ten ciągnik. Nie chciałem dźwigać żadną korbą, z żadnym jakimś elementem dodatkowym. Jest to hydrauliczna stopa podporowa, którą wystarczy tylko opuścić i hydrauliką ciągnika jednym klawiszem od razu odczepiam. Mamy zamontowaną tutaj kulę K90. Dałem się namówić, nie byłem przekonany do tej kuli. Teraz bardzo dziękuję firmie Krukowiak, ponieważ dzięki temu opryskiwacz nie ma nawet grama żadnego luzu. Maszyna jest bardzo precyzyjnie osadzona na zaczepie i nie ma sytuacji takiej, że ten zaczep gdzieś mi tam buja, ucieka na boki. Trzeba powiedzieć, że tutaj jest skrętna oś. Do transportu firma zaleca, aby tą oś blokować na czas transportu, aby opryskiwacz po drodze jakby nie myszkował. Ale z uwagi na to, że mamy tutaj kulę i drugą kulę od hydrauliki z tylnej osi, mamy tutaj dwie kule, proszę zobaczyć,
to ten opryskiwacz naprawdę nie potrzeba blokowania. Przez rok czasu eksploatacji ani razu nie zamknąłem tej hydrauliki osi, nie zblokowałem. Po prostu jest to tak stabilne w tej chwili, że mogę jechać pełną prędkością ponad 40 km na godzinę i opryskiwacz idzie jak po torach za śladem cionika.